Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Kingdom Hearts Birth by Sleep u mnie na kanale i kontynuujemy Deep Space, świat na podstawie Lilo i Stitcha, kind of. Tak jakby. Tak. Ostatnio powróciliśmy po długiej przerwie do serii i teraz już lecimy ze scenariuszem Terry. Moim osobistym celem na dzisiejsze posiedzenie z tą grą jest dokończyć scenariusz Terry. Rozpocząć, wiecie, nowy gameplay. By the way, najwidoczniej tak wytrenowaliśmy sobie tutaj dealing Zaka, który ma automatyczne blokowanie ciosów, co jest bardzo przydatne. A te Anvers są irytujące, bo zamiast ginąć, rozmnażają się. Nie jestem fanem. I tak. Ostatecznym ciosem dealinga Zaka jest ten bullshit. Piękna rzecz, nie? Gdyby Omnisler Clouda, nie wiem, poddać działaniu amfetaminy, to prawdopodobnie w ten sposób właśnie by wyglądał. Już się nie potrzebuje Zak, Zaki Boy. No, tak, dobrze, rozmnażajcie się ładnie. I ciechamy. Pięknie. Umarły obydwa. Dobra, coś tutaj się potrenowało. O, patrzcie. Nowe rzeczy, superancko. Niech będzie Slot Edge, który jest bardzo bezużyteczny, ale wypadałoby go wytrzymać. Brutal Blast. Brutal Blast jest spoko. Brutal Blast jest chyba ekskluzywną techniką dla Terry, o jeśli nie mylę. I niech będzie Mind Square. Coś nowego mogę zrobić? Nie, totalnie nic. Co z tego, że mam aż tyle wytrenowanych zdolności, prawda? Kij z tym. I tak nie mogę nic zrobić. System Command nigdy nie rozwinął skrzydeł twierdzy w tej serii. Jakby rozumiem, jakie miało być założenie. Dać nam więcej, wiecie, RPGa w RPGu. Większą możliwość customizacji pod siebie bohatera. Ale generalnie przez te wszystkie komendy wszystko jest jakieś takie drętwe i bardzo randomowe. Wiecie, nie macie jakby drzewka komend, które by możecie, wiecie, customizować sobie, nie wiem, zrobić ze swojego Terry władającego ciemnością wojownika, albo nie wiem, wręcz przeciwnie, kierować go bardziej w stronę światła, albo zrobić go bardziej ofensywnego, albo defensywnego, whatever. Nie, nie, nie możecie zrobić tego typu rzeczy. Wszystkie komendy dostajecie bardzo, bardzo randomowo. Okej, co to ja mówiłem? Aha, ten, smagałem Keyblade na jakąś szachę czy coś takiego, no tak, oczywiście. Wee, jackpot! Bardzo nie lubię tych stworów. Ich klatki animacji po teleportacji są klatki nieśmiertelności po animacji teleportacji są niemożliwie długie. Zantetsuken wypierdziela. Jesteś fajną techniką, ale cię w sumie nie chcę. Wolę coś słabszego, co utrudni mi grę. O, Magnera, proszę bardzo. Ja mam tutaj miejsce tylko na takie elitarne zdolności jak Break Time na przykład, albo Slot Edge. To są dobre skille. Żartuję, to nie są dobre skille. Buh! Czekajcie, te wybuchy nie ranią ani mnie, ani wrogów? What the fuck? Jaki jest ich cel? To głupie. Tak, Terra, zalokuj się na tej butli z propanem, oczywiście. Nie na Anvers. Ops. Gather. So long. Nawet nie wiem, co zrobiłeś, Terra. Miałeś trafić w latających wrogów, walnąłeś w ziemię. Widzicie, już generalnie właśnie samo to, sam ten system finisherów pod koniec, już to jest strasznie ograniczające, bo nagle macie ten finisher i on zawsze będzie wyglądał tak samo.
I jak już macie go wypełnionego, to nic nie możecie z nim zrobić. On tam będzie, póki go nie użyjecie, albo póki nie zginiecie, czy coś takiego, tak? Więc jakby... To naprawdę dziwny system. Dream Drop Distance bardzo podobnie. Jakby... System walki z Dream Drop Distance jakby fizyką... O, come on, czemu to zrobiłem? Nawiązuje bardziej do Kingdom Hearts 1, ale jakby jednocześnie ma właśnie te komendy, wszystko jest bardzo podobne do Dream Drop, do Brave Sleep. Nie wiem. Nie, zostaw rzeczy, Terra. Sorry, nie tym razem. Come on, jeszcze nie trafiłem. O mój Boże. No nic, teraz masakruję tego latacza. Nawet nie wiem, w co uderzam. Nie napinaj się. Poluzuj wora. Albo, nie wiem... Dyszę, czy co masz z tyłu. Dobra. I kolejna... O, dobrze, break time wytrenowany. Z break time można zbudować chyba, jeśli nie mylę, coś naprawdę silnego w połączeniu z czymś, ale nie mam pojęcia z czym. To wam dużo powiedziało, nie? To jest dobry tutorial do gry. Mógłbym zawodowo zajmować się tłumaczeniem, nie wiem, terminów. A, dobra, Dark Vault jest chyba jednym z lepszych shotlocków Terry. W sensie, aby najlepszy shotlock Terry odblokowujemy obowiązkowo, kurwa, na arenie oczywiście, bo jakby inaczej. Bo te gry, kurwa, nie robią nic normalnie. Trzeba, nie wiem, zapierdalać przez nie milion godzin na arenie czy coś takiego, żeby odblokować cokolwiek przydatnego. Oczywiście. Jakby, kurwa, inaczej. Ale z tych podstawowych zdobywanych fabularnie Dark Vault jest chyba najlepsze. Najłatwiej zalokować się na wielu rzeczach naraz i wypluwa szybko pociski. A o to głównie chodzi w shotlockach. Ba, jakby nawet na super bossów. Bardzo lubię, że każdy przedmiot lata poza tą skrzynką, tak w ogóle. Na wielu super bossów poradniki nie polecają tego najpotężniejszego shotlocka. By the way, nie zubędę go, więc powiem wam, co to jest. Kojarzycie to wielkie działo, którego używa Lingering Will na wywalce z Birth by Sleep? No, to właśnie to jest ostateczny shotlock Terry. Tak więc to jest bardzo fajne do używania i to robi sporą rozpierduchę, ale na wielu właśnie sekretnych bossów tej gry ludzie jednak polecają używać właśnie Dark Voli. Dobra, co ja bym ci sprzedał, kolego? Wiesz, czego nie potrzebujemy? Przedmiotów. Na przykład gównianych lodów. Boom. Fajerwerków. Wypierdalać mi z tym. Nie sprzedałem wszystkiego w ogóle. Teraz sprzedam wszystko. Tego. Generalnie totalnie nie używam przedmiotów w tej grze, więc jakby... Wolę dosłownie mieć 50 many więcej w kieszeni, aniżeli... Dobra, potki zostawię jakby co, bo potem ugryzie mnie to w tyłek. Dobra. Reszta jest okej. Okay. Teraz co ja bym tutaj kupił? Aerial Slam jest nowe, ale Aerial Slam już mamy. Brutal Blasta odblokowałem. Magnera Aero. Dark Haze'a jeszcze jakiegoś chyba mam. Z Antycukena mam nieprzerobionego. Nie wiem, czy czegokolwiek sobie potrzebuję. Tak, sprzedałem te wszystkie rzeczy. Jakby z dwóch Fusion Fire'a chyba można zrobić Mega Flare. Dobra, weź dajmy to. Mega Flare jest jakby, nie wiem,
popsutą kombinacją, w sensie nie jest jakoś super dobre na bossów, ale jakby czyści całe pomieszczenia z przeciwników. Wszystko podniosłem? Chyba tak. O Jezu, nie włączyłem stopera. Ha, bo jesteśmy w kosmosie. Ha, I get it. Zerknijmy na nasz album z naklejkami. Przyklejmy sobie UFO. O, patrzcie, jak ładnie. Nienawidzę systemu naklejek. Puzzle były fajne. Puzzle są spoko. Szanuję puzzle. Ale naklejki są gówniane. Oj, patrzcie, to już ostatnia walka. Tego świata. Stitch jest przeuroczy, to jeden chyba z moich nie wiem, ulubionych nie wiem, projektów postaci z Disneya w ogóle. Truly, he is the one and that's the only. The mightiest creature in all of galaxy. And his only singular instinct to destroy everything he touches. O nie, oszukałeś mnie, doktorze Jumba. What? O nie, moja gwiazdka. When did you give that back? Too late. He's already marked for destruction. No, stop! My friend gave me that. Terra prawie miał emocje w głosie. Prawie. Prawie brzmiał jak człowiek. Friend? Are you joking? Such concept is totally lost on 626. A, jednak, proszę bardzo. Funny. This whole time I've been telling myself I want to be stronger, more independent. But the second I let my heart do the talking, I find out how little I really know myself and how much I miss them. That experiment of yours. You sure about him? Maybe in his heart he wants friends, just like the rest of us. Impossible, Petty. He has no actual feelings, only destructive instincts I have carefully chosen for him. Or perhaps you need another demonstration of my evil geniusness. Tak, właśnie generalnie dlatego mówiłem, że jakby Square też dostało prawa co do serialu, bo mam tutaj właśnie jednego z klonów Stitcha. Eksperyment 221. Ten ma moc elektryczności. I tak, dostaliśmy tutaj... O nie. Ogólnie, żeby nie było, ta walka jest potencjalnie jedną z trudniejszych w fabule. Ten mały stworek jest wyjątkowo irytujący do trafienia, ma wyjątkowo mocne, szybkie ataki. Coś jeszcze? I tak, oczywiście, co do fabuły. Stitch zwinął Terrze, o nie, o nie. Zwinął Terrze jego medalik, który został od Aquy. Terra wydarł się, że o, oddawaj to od mojej przyjaciółki, draniu. I faktycznie, ku zaskoczeniu zarówno Terry, jak i doktora Jabby, Terra, czy mógłbyś odwrócić się w stronę przeciwnika, byłoby super. Teraz umrę. Dobrze, uleczyłem się. Tak, właśnie Stitch oddał to. Najwidoczniej Stitch również rozumie pojęcie przyjaciela. I ile to znaczy... Ile, nie wiem... Znaczą dla innych przedmioty otrzymane od przyjaciół. O, tego nie da się zblokować najwidoczniej. Ja i tak próbowałem, bo jestem uparty. Ale to już dobrze wiecie, prawda?
dalej, trafcie we mnie. No i trafiły, proszę bardzo. Reakcje w tej grze są takie kurwa dziwne. Animacje są takie dziwne, reakcje postaci są takie dziwne, god damn it jakby. Tylko dało się go zastagerować, nie? Ała. Nie mnie, wroga. Gdyby dało się wroga zastagerować, albo trafić chociażby, kurwa. Wstawić tutaj minę. Au. Duszę, ja wie kwadrat, come on, gro! To jest kolejna walka właśnie po walce z Zakiem, gdzie jeśli jeden atak was trafi, to łapiecie generalnie całutkie combo. Wezmę Aquę tym razem, właśnie tak, ostatnio chciałem Aquę, ale wziąłem środkowo Ventusa przez misclick, ponieważ Aqua ma bardzo OP... dobra, wyskoczył. Bardzo OP limit, a ponadto ma auto skrzeszanie. Więc jeśli zginę, Aqua mnie podniesie. O dobra, i wygraliśmy. Suck my magic balls! Dobra, i o to chodziło. Oh, you'll be alright, little one. Teraz cię zabiję. Nie, teraz on to zrobi. What is it? Why have you returned? Maybe he's wondering what a friend is. Ridiculous! My name is Terra. Terra. Close enough. Yes. I can't explain friendship. When you feel it, you'll know it. No, dzięki Terra, to odpowiedziało na wszystkie moje pytania. You are only meant to think about what it is you will destroy next. Now, I fix what is wrong with you. Red alert! Experiment 626 and two prisoners have escaped from the cell bay. No, szybko się ogarnęli, nie? Well, I can't stay here and get caught. I tak, jakby co, to nie tak, że wiecie, że Terra nie mógł z tego świata uciec, z tego statku uciec od samego początku. Ale postanowił zostać, ponieważ powody. To jest jeden z problemów, który mam z jakby narracyjnym powodem do zwiedzania światów w tej grze. W sensie, wiecie, Sora zawsze kogoś szuka. Zawsze szuka kogoś bardzo, bardzo konkretnego, w sensie w jedynce szukał dziurek od klucza, przez co musiał zjeść cały świat, póki nie znalazł. W dwójce szukał Riku, Mikiego i miał konkretnie szukać członków organizacji i jakby, wiecie, rozkminiać ich gdybania, ich plany. A tutaj jakby w sensie Terra, Ven i Aqua są wysłani, żeby szukać księżniczek czystych serc. I... Okej, ale one są jakby w bardzo konkretnych miejscach. Żebym ja mam pamiętał, który to było. To było to chyba? W bardzo konkretnych miejscach, to nie tak, że można je znaleźć, nie wiem, randomowo, nie wiem, derpiąc sobie w każdym świecie, czy coś takiego. Więc jakby... Czemu nie, w ogóle zwiedzamy niektóre te światy? Czemu traciliśmy czas w Disney Town? I tak, wróciłem do tego świata, bo chcę podnieść resztę skrzynek. Czyli w tej zasranej lokacji akurat są te
gówniane galaretki. O mój Boże, striggerowałem każdą bombę w okolicy. Trafisz. Nie. Czemu miałbyś trafić teraz dokładnie? Czemu miałbyś to zrobić? Czemu ja w ogóle jeszcze na ciebie liczę? Czemu ja na ciebie liczę, to jest, nie wiem, pytanie, które każdy powinien zadawać terże w tej grze. Czemu ja liczę, że ty zrobisz cokolwiek, dobrze, Terra? Czemu? Że podejmiesz dobrą decyzję, że zaufasz właściwym osobom? Czemu? Było gdzieś chyba tutaj? Niżej. Teraz już nie będę walczył z tymi wszystkimi wrogami, spokojnie. Tam walczyłem tylko dlatego, że musiałem wejść w interakcję z komputerem. Teraz mogę przejść tędy? Tak, teraz mogę przejść tędy. Wcześniej nie mogłem. Wcześniej było tutaj zamknięte. Albo i nie. Najwidoczniej. What the fuck? A tutaj walczyliśmy, super, dobrze. Wypierdalaliśmy z drogi. No, i tutaj mam właśnie skrzynię. O mój Boże. Czas na Stitcha. Okej, pierwszy poszło, atak boost. Tak, z jakiegoś powodu, mimo tego, że naszym kumplem z D-Linka aktualnie jest Stitch, to mamy bardzo dużo elektrycznych mocy. Nie wiem, najwidoczniej teraz źle zapętał, nie wiem, spotkanie z nimi. Myślał, że Stitch to był ten elektryczny czy coś takiego. Teraz jest rasistą, jeśli chodzi o kosmitów po prostu. Wszyscy kosmici na niego wyglądają tak samo. Ej, czy to wszystkie skrzynie? Tak, to wszystkie skrzynie, dobra. Poszło mi to łatwiej niż za pierwszym razem. Ej, tak, teraz jakby co? Otworzył sobie skrót na sam początek. Tylko teraz muszę znaleźć save'a. Tutaj walczyliśmy. Ewentualnie doturlam się po prostu do... A, dobra, tutaj jest safe, spoko. Zerknijmy, co się tutaj potrenowało. Nic ciekawego, z tego co widzę. Fusion Fire Raga. A, tutaj zaczynamy się blizzardy trenować, więc niech będzie i to. O, warp! Warp to jest dziwna zdolność. Dobra, będziemy lecić warp. O, Blizzard Edge, nie miałem jeszcze tego najwidoczniej. Dobra, niech będzie. Zastąpimy to... Warp. Tak jest. Blizzard Edge nie jest jedną z moich ulubionych technik, ale dobra. Dobra. Lecimy dalej. I to ostatni świat Disneya przed nami. Tak, to Neverland, Nibelandia, w końcu, od Kingdom Hearts 1. W każdym Kingdom Hearts Pottera była jakaś wzmianka o Nibelandii, w sensie w dwójce jakby Piotruś był Samonem, więc whatever. Ale w każdym razie, nigdy nie byliśmy na samej Nibelandii, aż do teraz. Teraz w końcu zmierzamy na główną wyspę, więc nie będziemy łazić po drewnianych korytarzach statku kapitana Haka. I czas na kolejny epizod przygód zupełnie naiwnego Terry. What are they, Captain? Back! You must get me treasure! Leave them to me. I Terra pomaga tym złym. Pomyślcie, ilu mniej wrogów miałby do pokonania Sora, gdyby Terra nie maczał swoich paluchów w tym wszystkim. Wiecie, gdzieś istnieje alternatywne uniwersum, gdzie Terra został w domu. Nie, mistrz Erakus nie wysłał go na tego questa. I kapitan Hack zginął, zabity przez Anverst. Wszystkie wydarzenia z Kingdom Hearts 1 w Nibelandii się nie odbyły. Dawaj, upgrade. Dawaj.
aż spanikowałem, tak umarł. To jest fajny limit, nie? To jest zabawa. Nie mogę obracać Terry jakby co, mogę jedynie strzelać w linii prostej. Strategia bojowa. Stanie i strzelanie przed siebie. Dużo was tutaj małpki. O mój Boże. Chciałem tego uniknąć, się odpaść. Jestem popychany w ogóle. Trochę kultury, potwory, trochę kultury. Wow! Najwidoczniej moja potęga grawitacji jest zbyt niska, żeby podnieść tą małpę z bananem na głowie. Nie będę używał tego dziadowskiego ataku. Znudził mi się. A, dobra, okej, okay. Wolność, tak. Mogę normalnie atakować. If I desired your assistance, I'd have demanded it. We had the situation under control. Isn't that right, Smee? Oh, yes, Captain, completely. We would have cleaved those fiends to the brisket, we would. Why, I'd have given him a little of this and this. Nie jestem pewien, czy Smith sugerował, że nie wiem, szermierkę, czy po prostu bitch stopowałby ta Anvers, ale nie jestem pewien. I'm looking for a person. A boy wearing a mask. A, no tak, szukam też Vanitasa, zapomniał o tym na śmierć. Figures. Smith! You blithering barnacle! We're off! We shall leave this place before the light draws them back again. Hey, hold on. What did you just say about the light? God damn it, Terra! God damn it! Ah, yes, it's heartbreaking, really. This chest, you see, contains light gathered from all around. Jestem w sumie trochę pod wrażeniem, że umysł kapitana Haka jest w stanie nadążyć za debilizmami, które wykazuje Terra. Jestem pod wrażeniem. If it's not Benitez, then who? Hey, why don't I help you keep the light safe? Maybe you could tell me more about this boy who's troubling you. What's his name? Peter Pan! Dobra, generalnie sprawa wygląda tak. Kapitan Hack i Smee mają zmuszone jak zwykle przygodę, wykopali skarb, boją się, że, że Piotruś Pan ukradnie im skarb. I nagle pojawia się Anvers i pojawia się Terra, broni ich. I Kapitan Hack mówi: ej! Smee, zabieramy stąd ten skarb, zanim światło przyciągnie więcej tych stworów. I w tym momencie jakby Terra Trigger. Światło? Jak to światło? Światło? Masz światło? Muszę chronić światło. Pomogę ci chronić światło. Masz światło? Tak, chłopcze. Światło. Pomóż mi chronić światło. Jest tutaj taki jeden nicpoń, który kradnie światło. Piotruś Pan. Chroni mnie i światło w tej skrzyni, totalnie, przed potworami oraz przed właśnie Piotrusiem Panem. Tak. Mój Boże, Chryste Panie, Terra. Ja rozumiem, że jakby, żeby pchnąć fabułę dalej, postacie w grach, i to się tyczy też filmów i wszystkiego innego, muszą popełniać błędy i niekiedy są to dosyć oczywiste błędy, ale jakby... jest popełnienie błędu albo pozwolenie się pozwolenie na zmanipulowanie się przeciwnikowi, ale jest też Terra i jakby mój Boże, jakiego oni debila z tego gościa zrobili. I to jest, wiecie, jakby
lubię Terry jako postać, naprawdę, jakby Terry jest spoko, jakby jeśli mam coś do jednej postaci z tej trójki, to jest najbardziej Aqua, ale do tego jeszcze dojdziemy. Do córki głównego bohatera to jest właśnie Aqua, ale do tego jeszcze dojdziemy. Ale jakby Terra jest na potrzeby scenariusza tak zdebilony, bo ten gościu ma poukładane w głowie, ten gościu, nie wiem, rozumie zagrożenie, ten gościu wie, że jeśli ma sobie dać radę, musi korzystać z ciemności, którą ma w sobie, ale potem jest fabuła i wtedy Terra nie umie w nic. Ale dobra, co do przyjemniejszych rzeczy, to jest jeden z moich ulubionych światów w tej grze. Ponieważ jakby ten świat jest jawnie fajny. Po prostu, ten świat jest fajny. Ten świat nie każe wam niczego powtarzać. Ten świat ma różnorodne otoczenia. Jest naprawdę spoko i czuć tutaj właśnie tego ducha jakby pierwszego Kingdom Hearts, tylko w pozytywnym tego słowa znaczeniu tym razem. Dobra, tu jest, stąd przyszedłem, prawda? Tak, stąd przyszedłem. Tu jest wioska. Tu jest bardzo dziwna zagadka z totemem, które nigdy nie rozgryzłem, ponieważ możemy obracać poszczególne elementy tego totemu. I nigdy nie udało mi się ustawić nic konkretnego z tego. Internet również milczy. I tak, jakby mam tutaj jedynie walkę, nie ma tutaj czego jakby szukać, jeśli chodzi o skrzynki czy coś takiego. Muzyka jest świetna, muzyka podczas walki w tym świecie jest świetna. Akurat się nie zalokowałeś, co? Jakby wiem, że de facto Keyblade, którego teraz używam, Hyperdrive, jest słabszy od Keyblade'a, którego używałem w świecie Lilo i Stitcha. Powinienem raczej używać tamtego Keyblade'a. Ale jakby chcę pokazać po prostu, nie wiem, większość Keyblade'ów akcji, jakby w tej części one mają dużo mniejsze różnice między sobą niż miały w takim Kingdom Hearts 2 albo 1 na przykład, gdzie niektórych Keyblade po prostu nie opłacało się używać, bo miały tak słabe staty. Tutaj te statystyki nie są aż tak różne od siebie, więc możemy pomachać sobie każdym Keybladem i będzie spoko. Tu po środku jest wejście do lokacji, aczkolwiek ona jest dostępna dopiero po zakończeniu tego świata. Nie wiem, czemu zdecydowałeś się teraz zabić tego małego stwora, kiedy tuż koło ciebie była ta wielka małpa, ale niech będzie. A, dobra, może coś nowego? O, dobra, te rzeczy się dzieją. Blizzard Edge. O, Ice Slide, fuck yeah. I dajmy to, zobaczmy co wyjdzie. Air Combo Plus, okej, okay, I take it. I ponownie to. O, Leaf Bracer, chyba tego nie miałem w tym playthrough. Mieliśmy to w oryginale, ale chyba nie to. O, Meteor Crash. To jest fajna technika. Jest to technika ekskluzywna dla Terry, zajmuje aż 2 sloty, ale robi totalne zniszczenie. I z jakiegoś powodu jest rzeczą fizyczną. Mimo tego, że animacja przypomina bardziej zaklęcie. A, jeszcze mamy Ice Slide. No tak, zaekwipować to. A, to jest... O. Teraz nasze ślizgnięcie powietrzne zadaje obrażenia od lodu. Fajna rzecz. Generalnie jakby jest dziwna mechanika, jeśli chodzi o uniki i ślizgi w tej grze. Mianowicie one mają sporo klatek nieśmiertelności. I to jest całkiem spoko, okej. Okay. Aczkolwiek... Kiedy ulepszycie te techniki, w sensie na przykład, nie wiem, właśnie dacie, nie wiem, żywioł lodu albo ognia, czy coś takiego, no to nagle one tracą te klatki śmiertelności. To jakby coś za coś, ale wiecie, to jest dziwne, bo jakby to...
to jakby podstawa tego wszystkiego, to jakby... Czy mogę jakby, nie odsunąć się? Dziękuję, super, oceniam. O. Tak. Terra bawi się w Sephirotha i przyzywa meteory. Spoko, no nie? Co miałem mówić? Tak, wiecie, aby ulepszenie przez to jest gorsze od podstawowej wersji, bo jednak głównie, wiecie, kiedy robicie unik, to zależy wam na uniku, a nie na... nie na zadawaniu obrażeń, prawda? Ogólnie to jest tak, cofniemy się do... tutaj? Ponieważ tak, żeby odblokować ten tutaj zielony finisher, musimy wejść w... Thunderstorm, czy jak się nazywa. Czyli wiecie, styl odpowiedzialny za błyskawice. O, dobra, mam pierwszy Thunderbolt, o tak się nazywa. Bardzo ładnie. Wow, ale kamera się pięknie glitchuje podczas tej techniki. Mój Boże. Dobra, i teraz tak, fabuła wjedzie w tamtą stronę. Musimy pokonać sadzawkę, aczkolwiek wpierw pójdziemy tutaj, ponieważ mamy tutaj nieco przedmiotów do podniesienia. Bup. Wow. Nie. Chyba ta animacja jest nieprzerywalna, mi się wydaje, a nie jestem pewien. Może jest, może nie jest. Dropnijcie gwiazdkę, no come on. A, jest jeszcze jedna rzecz, o której wspomnę, o której pewnie mówiłem w moim oryginalnym nagraniu, aczkolwiek przepadło. Tak, jest jeden ukryty dealing w tej grze, dostępny dla każdej postaci. Jest to Pit. Żeby go odblokować, musicie skończyć jako dana postać oczywiście Disney Town, a potem grać w Command Board, czyli tą idiotyczną grę planszową. I macie randomową szansę, że Pit pojawi się na polu bitwy, albo dołączy do gry, a ewentualnie będzie wspomagał, ewentualnie przeszkadzał wam. I po tym jak się pojawi, jest ponownie randomowa procentowa szansa, że zostanie z wami jako dealing. I jest to, i ma, żeby nie było całkiem potężny limit. Tą ostateczną technikę, dobra, użyję tego idiotyzmu. Wow. No dobra, sami weszli pod celownik, cudownie. I tak, kurwa, nie trafiłem. No nie dropnie mi ta gwiazdka upgrade'u, nie dropnie. Atakowanie prądem prądowych przeciwników, to całe ja. Warp ogólnie jest takim dziwnym skillem. Warp teoretycznie ma szansę wyteleportować każdego, kto nie jest bossem z pola bitwy. Permanentnie, to go po prostu zabija. I teraz nie jestem pewien, chyba dostaje się za to expa normalnie, jednak nie dostaje się przedmiotów, nie dostaje się dropu. Dziwna rzecz. Nie to. Oto. O, jest w końcu gwiazdka, tak. Fuck yeah. Mam tego na kim użyć? Proszę bardzo, mam. I tak.
Jako, że to Stitch, to oczywiście, że jego limitem musi być granie na Keyblade'zie niczym na ukulele. To głupie. To głupie. Aczkolwiek daje sporo nieśmiertelności, tak więc okej, jak macie kryzysową sytuację, odpalcie to, dobijcie limit i generalnie, nie wiem, stójcie, AI wrogów nie ogarnie i będzie was atakować dalej, ale wiecie, możecie w tym momencie to bez problemu sobie klikać. Macie tonę nieśmiertelności, zadajecie obrażenia dookoła przez calutki czas trwania, nawet jeśli źle klikacie. Więc no, a to kolejna Kyuraga. A, Kyura w starcie. Coś tutaj się dzieje ciekawego? O, Jezu Chryste, dobra. Magnera i Magnera da nam Magnegę, cudownie. O, i Expeciance, okej, okay, superansko. Fandara i Gravira. Kolejny, o! Warp, tak? Warp, kurwa warp, super. Już jedno mam, jest bezużyteczne, w sensie jest całkiem okej, okay, ale wolałem coś innego. Tak, niekiedy skille podczas procesu tworzenia mogą zmienić się w inne skille. Nie ma tutaj zasady. Ponownie procentowa szansa. Nie podoba mi się... Nie podoba mi się, jak gry mają tyle procentowych szans. W sensie to działa w bardzo konkretnych grach, gdzie mechanika jest zbudowana na randomowym dropie i na randomowości przeciwników i tak dalej. To wtedy ma szansę działać, ale generalnie Kingdom Hearts nie ma tego aż tak dużo. Nie ma aż tak dużo randomowych, wiecie, rzeczy. O mój... O, dobrze złapałem! Mam tęczę, złapałem tęczę. Tak. Patrzcie, jaka bajeczna. Ale jest, kurwa, rozgardiasz na tym... Nie wiem, albumie. Dobra, myślę, że dobijemy do najbliższego save'a, który powinien być... O, już z wami już walczyłem, panowie. Za jakieś dwie lokacje i tam zakończymy sobie odcinek. Dobra, i to jest jedyne chyba miejsce, gdzie nasze postacie pochwalą wam się zdolnościami pływania. Jest ono niezwykle sztuczne, nie jest tak fajnie fizyczne, jak było w Kingdom Hearts 1. Pływanie w Kingdom Hearts jest taka kurwa randomowa umiejętność. To jest takie dziwne. Ale dobra, jest. Mimo tego, że wiecie, woda wygląda, jakby nie wiem, sięgała nam do pasa, ale no cóż, pływamy. Trzeba pokazać wszystkim, że umiemy, prawda? Nie to co ten łachmyta Sora w Kingdom Hearts 2, który nie umie tam pływać. Animacja pływania w tej części została chyba przygotowana w jakimś, nie wiem, sekundę, mam wrażenie. Ogólnie tak, przeciwnicy w tej lokacji są irytujący. Dlaczego? Ponieważ jeśli wpadną do wody, to nie tyle co zginą, co zostaną wyteleportowani i odrodzą się z pełnym zdrowiem. To głupie. Bigon! Nawet trafiłem, wow. Tak, te skały można niszczyć, o co właśnie, nie wiem, stało się bez mojej wiedzy troszeczkę. W niektórych chyba są skrzynie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Lubię, nie wiem, znajdowanie podków na tym etapie gry. To jest spoko. Wiecie, mamy pełen ekwipunek bzdet związany z... Tak, teraz co za balet odpierdzielasz? Bzdet związany z leczeniem, cure, leczących bloków, etc., etc., ale nie, chuj, dostaniemy podkę podstawową ze skrzyni, super. I to jest mimik, o jeśli nie mylę, tak jest. Take that.
Bardzo podoba mi się, jak Terra walczy w tym stylu. Fajna rzecz. Więc tak, tutaj mam tajne przejście. Na palemce. I tak jak mówię, jakby ten poziom jest taki bardzo nim... Ten poziom Nibelandia idealnie odwzorowuje właśnie, nie wiem, feeling poziomów w Kingdom Hearts 1. Oczywiście, fabuły mogą być tutaj więcej i tak dalej. To powiedzmy jest takie troszeczkę założenie tej gry. Że właśnie światy mają bardzo mało fabuły, bo są podzielone na, wiecie, na trzy postacie. Małpa mi spadła. Zostałem zjedzony i wypluty. I skrzynka mi uciekła. Gdzie właśnie, wiecie, mamy sporo takich półotwartych lokacji i sporo eksploracji i tajnych przejść i skakania i nawet trochę wody. Jakby to jest strasznie spoko. Jeśli składać hołd pierwszemu Kingdom Hearts w jakikolwiek sposób w tej grze, to właśnie w taki sposób. Dobra, z wami już... A nie, w sumie zabiję was na świętego spokoju. Blizzard nie spada. O, Dark Haze, why not? Tutaj coś się dzieje, o! Okej, okay, Blizzaga. Potem gdzieś to wstawię. Nie przejmuję się tym teraz. Nie przejmuję się tym teraz, powinno być, nie wiem, zdaniem mottem mojego życia. Terra, czemu ześlizgnąłeś się z tej skały? Co się dzieje, chłopie? Rozwalanie tego kamyka trwało trochę długo. Naprawdę liczę na tego finishera. Fajnie by było go dostać. Just saying. Oczywiście, że musimy się zdecydować, wiecie, na ekspienie piorunistego finishera. W krainie pełnej piorunistych wrogów. O, udało mi się kogoś złapać w warpa. A czy lud zostaje, to może nie dostaje się expa w takim razie? Nie pamiętam. Dajcie mi spokój, nie pamiętam. A, dobra, Fandaros. A nie, dobra, Fandara jeszcze ewentualnie pom. Mam jakiś inny może odpowiednik? O, mam Fander? Okej, okay, Fander też jest tutaj, jasne. Muszę mieć cokolwiek, żeby... wbijać się w Thunderbolt. O, i tutaj właśnie mamy save'a. Jeszcze podniesiemy sobie skrzynkę, która jest przed nami. W tle skała z w kształcie czaszki. Ciekawe, czy nie wiem, w oryginalnym Piotrusiu Panie, bo dobrze wiemy, że Disney ten bardzo ładnie cenzurował swoje bajki. Ciekawe, czy w oryginalnym książkowym Piotrusiu Panie, na przykład ta skała w kształcie czaszki, nie było na przykład, nie wiem, czaszką giganta czy coś takiego. To by było spoko i metalowy as fuck, ale no. Dobra, tak, w każdym razie to już zakończymy. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę, trzymajcie plutko i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Kingdom Hearts Birth by Sleep u mnie na kanale. Bye bye!